Myślę, że to jest coś, co całe życie jest w moim sercu. Całe życie spędziłem tutaj w Tychach, dlatego to jest wielka miłość do tego klubu i do tego miasta. To jest coś, co na pewno jest najważniejsze w moim życiu. Hokej dla mnie jest wszystkim. No, GKS to jest mój drugi dom i to się na pewno nie zmieni. Tychy w latach 70. bardzo dynamicznie się rozwijały. Ilość mieszkańców, których trzeba było jakoś jednoczyć wokół miasta, ponieważ mieszkańcy pochodzili z wszystkich stron Polski i najmniej właściwie ze Śląska. I powstał taki pomysł jednoczenia wokół jakiegoś symbolu. I tym symbolem to jest sport. I trzeba powołać duży klub. Trener Nikiel stworzył taki ciekawy zespół. Był to zespół starszych zawodników i został taki stworzony fajny zespół, który chciał coś zrobić. Wszyscy byli na dorobku piłkarskim, więc staraliśmy się słuchać trenera, jego przekazu, na treningach się motywować. I tak jakoś to zaskoczyło, że w drugim roku udało nam się być w Czubie po jesieni. Powiedzmy tego sezonu ścierało pierwsze, drugie miejsce. I w ostateczności zajęliśmy drugie miejsce, bo przegraliśmy dwa mecze z Stalą Mielec. Powiedzmy, mistrzostwie właśnie doszło do nas to, że będziemy grali w pucharach i za przeciwnika wylosowano nam FC Kielne. Aż tak żeśmy tego nie przeżywali, że jest to taki renomowany przeciwnik. Wychodzimy i mówimy, przecież drużyny lepsze kiedyś od nas też przegrywały większe wyniki, więc po co się stresować? Zrobić wszystko, żeby było dobrze. A co będzie, to będzie. I tak żeśmy do tego spotkania podeszli. Ale też się nie ma co stresować, że człowiek nie podoba. Bo jeżeli się coś chce, to wydaje mi się, że to można osiągnąć. Mieliśmy swoje perypetie. Przegrywaliśmy z Janowem. Także mogliśmy do tego finału się nawet nie dostać. Natomiast Polonia Bytom była w tamtym okresie poza zasięgiem. Tam też zaciąg Beldonu Katowice, to muszę o tym wspomnieć. Najlepsi zawodnicy z mojego macierzystego klubu poszli do Polonii Bytom, reprezentanci Polski, i sukcesem było to, że zdobyliśmy wicemistrzostwo. Ja myślę, na tamte czasy na pewno ogromne. Ostatni mecz z Odromopole w 1992 roku, to może nie jest historia tego, tak moim zdaniem. To był mecz, który dla nas był to normalnością, taki mecz o nic. Chyba wszyscy w szatni, żeśmy sobie zdawali sprawę, że nie ma awansu. Przegraliśmy przedostatni mecz ważny na Rodzinkowie 2-1, który prowadziliśmy jeszcze tam do 90 minuty, było remis 1-1, to nam dawało premium, że byliśmy liderem. Przegraliśmy tam 2-1 i wszyscy po tym meczu akurat wyszli z szatni, kibiców już nie było. Nagle, nie wiem, po 15 minutach występu, także nie było wtedy takiej informacji, jak jest teraz, że może już wiemy wszystko na bieżąco. Wtedy to telefonicznie odbywało się po jakimś tam, po krótkiej czasie. Okazało się, że awansowaliśmy. No, za bardzo w to w szatni nikt to nie wierzył. Jakie myśli na mnie przychodziły, to już nawet tego nie pamiętam, bo mówię, to było szybko się to zrobiło, że nagle na stadionie było więcej kibiców po meczu niż na meczu. Tak to bynajmniej w mojej myśli teraz przechodzi, że praktycznie cała płyta boiska była pełna kibiców, a na trybunach w czasie meczu może nawet nie było pogody, jak tak sobie teraz też myślę, nie było też pogody i tylko mi ta myśl przychodziła, że było więcej kibiców po meczu niż na meczu. Jeżeli chodzi o ten sezon 2004-2005, w którym zdobyliśmy pierwsze mistrzostwo dla GKS-u Tychy, wydaje mi się, że na pewno na początku sezonu nie sądziliśmy, że to będzie ten moment, w którym powiedzmy zdobędziemy to mistrzostwo. Myślę, że ten początek sezonu i gdzieś tam po kolei te mecze, które rozgrywaliśmy, w jakiś sposób napawały nas optymizmem do tego, że możemy gdzieś powalczyć o to najwyższe trofeum, ale myślę, że nasz skład, powiedzmy drużyny, nie pozwalał nam od razu myśleć o tym, że zdobędziemy to mistrzostwo w ostatecznym gdzieś tam rozrachunku. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo zawsze postawić tą kropkę nad i, decydujący mecz, powiedzmy, no nie będzie łatwe, nikt się nie podda, ale znowu no, udało nam się wygrać to spotkanie w karnych, dlatego gdzieś tam dodatkowa satysfakcja
dla mnie jako dla bramkarza, że zrobiliśmy to mistrzostwo w jakiś sposób w karnych. Tychy czekały na awans bardzo długo. Akurat tak się wyniki ułożyły pod nas, że to był mecz przegrany w Jaworznie, ale zwycięski w całej tej bitwie. W 92 roku nikt nas nie uważał, że awansujemy w tej trzeciej ligi mocnej wtedy. A tu w 2012 roku to był taki prykas, tak to można powiedzieć, odgórnie. Mówię, po tylu latach nieobecności na jakimś tam szczeblu centralnym GKS Tychy. To są dwa różne awanse. Ten był niespodziewany, a ten był taki, można powiedzieć, który musiał być, no, na to żeśmy liczyli. Mniej więcej 5 lat temu wspólnie ze współpracownikami doszliśmy do wniosku, że dotychczasowa formuła prowadzenia klubu w postaci stowarzyszeń wyczerpała się. Po prostu dokonaliśmy wyceny tych stowarzyszeń i kupiliśmy logo, miejsce do gry w lidze, barwy klubowe i zaczęliśmy od samego początku jako spółka 100% z udziałem gminy. Łatwiej albo trudniej zdobyć to mistrzostwo w 2005 czy w 2015, to wydaje mi się, że jednak mieliśmy na pewno zdecydowanie bardziej wyrównany skład. Mieliśmy 4 piątki, gdzie w razie czego, nawet wypadając nam jakiś zawodnik, gdzieś tam nam łatwiej go w jakiś sposób zastąpić. Dlatego wydaje mi się, że na pewno te półfinały, które graliśmy z Sanokiem, przegrywając 2-0 na początku, pokazały i później, wygrywając kolejne 4 spotkania, pokazały, że na pewno mamy tą drużynę bardzo mocną, bardzo zdecydowaną i chętną do osiągnięcia tego, powiedzmy, końcowego sukcesu. Wejherdtowie planowali Tychy kilkadziesiąt lat temu, kiedy w mieście było raptem kilka samochodów, kilka starych Warszaw, może syrenek, a mimo to zaprojektowali ulice czteropasmowe. Dzisiaj wszyscy się tym szczycimy, mieli po prostu wyobraźnię. I podobnie jest ze stadionem. Budowanie stadionu to nie jest inwestycja na dziś, bo rzeczywiście mieli rację ci malkontenci, którzy narzekali, że stadion jest za duży, gdyby to był stadion budowany na dzisiaj. A stadion budujemy nie na 10, nie na 20, a być może na 50 albo więcej lat. Tak właśnie sobie wyobrażam klub za 5 lat i myślę, że żeby być z pewnością w Ekstraklasie. Żeby był to zespół, który w Ekstraklasie będzie bił się o najwyższe cele. Na 50-lecie klubu kolejnych złotych medali w hokeju na lodzie, kolejnych być może medali rozgrywek europejskich. Chcemy też mieć silną drużynę koszykówki, być może aspirującą do gry na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że przez te 45 lat największą siłą GKS-u byli wierni i oddani kibice, którzy z tym klubem byli na dobre i na złe. To potężny przejaw miłości do klubu.